Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Michał Wawrzyniak. To jest Super ESA Podcast, troszkę inna formuła niż zwykle, inaczej to wygląda niż zazwyczaj to wyglądało w ostatnim czasie. To jest podsumowanie 15 kolejki, no przerwa na kadrę, też kilka czynników, na które ja nie miałem wpływu, spowodowały, że dzisiaj słyszymy się tylko i wyłącznie właśnie bez żadnych osób, którzy są, bez żadnych innych osób w tym podcaście. Jestem dzisiaj tylko ja. No nie ma tutaj też zbędnie tłumaczyć dlaczego, ale myślę, że i tak można powiedzieć, że gdzieś po pierwsze ta kolejka była, co by nie mówić, świetna, chyba najlepsza w tym sezonie, jaka rzeczywiście miała miejsce, nawet i być może najlepsza w całym roku, no bo działo się naprawdę sporo. Kiedy wy tego słuchacie, jest wtorek, godzina 20, więc tak mniej więcej godzina 20 będzie opublikowany ten podcast, ten film, i właśnie miało miejsce w niedzielę dwa duże spotkania, które umawialiśmy sobie na live, i to był właściwie taki dobry deser do tego, co wydarzyło się wcześniej, no bo i w piątek mieliśmy możliwość zobaczenia hat-tricka, a w sobotę mieliśmy między innymi kilka dubletów, i to w różnych spotkaniach, mecz z 7 golami, bramką w ostatniej minucie. No rzeczywiście działo się naprawdę sporo, więc tu i tak, mimo tego, że odcinek będzie troszkę krótszy i troszkę inny niż zwykle, to i tak bardzo serdecznie na niego zapraszam. Tuż już za moment tak naprawdę przerwa na kadry, więc co tu, czy jest ogólnie lepsza rzecz niż rozmawianie o Ekstraklasie? No wydaje mi się, że nie. Przechodząc do pierwszego spotkania, które chyba najlepiej zapowiedziałem, bo po prostu było najciekawsze w ten weekend, właśnie nie licząc tych spotkań, powiedzmy, z niedzieli. Jest, nawet bym powiedział, że licząc tej niedzielne, jest mecz Krakowi z GKS-em Katowice, mecz pełen zwrotów akcji, mecz pełen dramaturgii, mecz ogólnie bardzo emocjonujący, ogólnie no, tak jak też te wszystkie trzy stwierdzenia z jakby... Chociaż można ogólnie podsumować, że był to po prostu mecz wybitny, no bo 7 bramek strzelonych przez oba zespoły, też bardzo fajny początek GKS-u Katowice, tak naprawdę wykorzystanie błędów i sędziego przy rzucie wolnym, którego tak naprawdę no nie było na Mateuszu Kowalczyku. Kiedy sobie prześledzicie powtórki, to tak samo jak też Adam Leczmański mówił w Lidze Plus Ekstra, raczej myślę, że na takie źródło można się powoływać, to tam nie ma mowy tak naprawdę o jakimkolwiek rzucie wolnym, jakimkolwiek faulu, i z tego też faulu Mateusz Mak, wracający do pierwszej jedenastki GKS-u Katowice od naprawdę dłuższego czasu, na pewno pierwszy raz w tym sezonie w Ekstraklasie były piłkarz m.in. Piasta Gliwice czy GKS-u Bełchatów, był w pierwszym składzie Gieksy w meczu ligowym, no tak naprawdę wszedł. Mimo tego, że ostatnio w meczu z Koroną nie prezentował się najlepiej, to wszedł i strzelił dwa gole. Pierwszy rzut wolny, strzał w mur, piłka odbita, wraca do Mateusza Maka, idealny volej, jest 1-0. Też w dalszej części spotkania, jeszcze w pierwszej połowie, najpierw Mak wykorzystał błąd Jugasa, później też Majgard szybko doprowadził właściwie do kontaktu z drużyną GKS-u, i tak naprawdę po tej pierwszej połowie, która no nie miała jakichś wielu sytuacji, no co by nie mówić, nie była ona jakoś niesamowicie niebywale jaka, w szczególności porównując ją do połowy numer 2. Także co by tutaj no nie owijać w bawełnę, nie była to może jakaś wybitna połowa, tak jak cały mecz, ale i tak padły w niej trzy bramki. No już druga połowa zupełnie inna, dwa gole z cyklu Stadiony Świata, no bo najpierw świetnie uderzył Adrian Błąd, właściwie z okolic pewnie nawet 30 metrów w samo okienko, nawet chyba nawet za pomocą poprzeczki też tam troszkę pomogła piłkarzowi GKS. Ogólnie Błąd też bardzo dobrze w tym spotkaniu ogólnie wyglądał, tak naprawdę wyłączając końcówkę, do której jeszcze przejdziemy. No i od razu właściwie Krakowia wzięłaś sprawy w swoje ręce. Najpierw gol Majgarda, dublet i też gol niesamowicie ładny. Później gol Kalmana, 10 w tym sezonie. Widać po finie, że no to już jest troszkę inny level niż Ekstraklasa, że może troszkę przesadzam, tak? Ale to już nie jest taki napastnik, jaki był dosłownie w zeszłym sezonie, gdzie tak naprawdę przez, powiedzmy, pierwsze 3-4 miesiące ligi no bardzo mało strzelał
zawodnik z Finlandii. Teraz już tak naprawdę jest połowa listopada, on już ma 10 bramek. Kończy mu się kontrakt wraz z końcem sezonu i zobaczymy, czy on przedłuży go z zespołem Pasów, czy jednak wybierze pójście do innego zespołu. Mówiło się dużo o Legii Warszawa. Myślę, że on by tam dosyć dobrze, bardzo dobrze się wpasował. W szczególności bym powiedział, że jest taki taka ulepszona wersja Blaża Kramera, tak? I no to jest też problem Legii, do czego też pewnie wiele razy będziemy wracać i w podcaście, i pewnie w każdym innym formacie na tym kanale, że Legia napastników nie ma. Dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, wyszła plotka od Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, że Legia interesuje się Franem Navarro z FC Porto. Nie wiadomo, na ile to jest poważny temat i na ile będzie tak naprawdę można powiedzieć, że coś się dzieje w okolicach tego zawodnika i Legii, ale myślę, że Kalman dobrze by pasował do zespołu z Warszawy. Tak naprawdę w momencie, kiedy Fin tego gola strzelał, była minuta 92, z 5 doliczonych i tak naprawdę w 95 minucie pada gol dla GKS-u, zamieszanie na boisku, bójki. Ten gol też nie powinien paść ze względu na faul, to umówmy się, sędzia tamtego spotkania nie rozgrywał najlepszego, podobnie jak sędzia przybył w meczu w Białymstoku, o czym mówiliśmy właśnie na tym wspomnianym live'ie. No nie wyglądało, co by nie mówić, najlepiej. Troszkę GKS no, dostał te dwie bramki na pewno od sędziego, ze względu też na tego wolnego po pierwsze, później też faulował w pewnej fazie tej akcji jeden z zawodników GKS-u. I tego gola tak naprawdę nie powinno chyba być, ale był 4 do 3, niesamowity rollercoaster, niesamowicie to wyglądało, niesamowicie się też ten mecz oglądało, bardzo fajnie wypadł właśnie Mateusz Mak z dubletem, też bardzo bym tutaj pochwalił Alana Czerwińskiego za to spotkanie, był bardzo pewny, nie sądziłem, że coś, kiedykolwiek powiem o tym zawodniku jeszcze coś dobrego w Ekstraklasie, tym bardziej po jego wejściu GKS-u, po tym powrocie, gdzie nawet nie był piłkarzem podstawowym, teraz zagrał w trójce środkowych obrońców na półprawym stoperze, gdzie jak wiemy GKS ma problemy i też to było pewnie tym spowodowane, że zobaczyliśmy byłego piłkarza Lecha Poznań czy Zagłębia Lubin właśnie w trójce właśnie środkowych obrońców, ale spisał się tam moim zdaniem bardzo dobrze, może bardzo dobrze to jest troszkę przesadzone, ale na pewno zasługuje na jakąś pochwałę. No i też był chyba najgorszym piłkarzem meczu, myślę, że Henrik Rawas, który no, wpuścił 4 gole, który może coś tam też wybronił, ale przy tej bramce na 2 do 0 myślę, że mógł zrobić na pewno coś więcej. Pewnie przy tej bramce na 1 do 0 też troszkę mógł dać więcej od siebie. Na pewno nie był to taki mecz, po którym moglibyśmy się spodziewać, którego mogliśmy się po Rawasie spodziewać. Na pewno mógł tutaj wypaść lepiej, więc Krakowia przegrywa z GKS-em Katowice 4 do 3. No i mimo tego Krakowia cały czas ma 4 punkty przewagi nad Legią Warszawa i cały czas ma 5 punktów straty do Lecha Poznań, co też nie jest jakoś wybitnie dużą liczbą punktów straty i przewagi, ale wiemy, że nawet jakby następny mecz Krakowia przegrała, to i tak zostanie na czwartym miejscu w tabeli przynajmniej. Drugim meczem, który sobie tutaj omówimy, będzie spotkanie piątkowe, które otwierało tą 15. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kolejny bardzo fajny mecz. Poprzednim omawianym przeze mnie meczu było tych bramek 7, tutaj było 5. W Gliwicach Piast podejmował Motor Lublin. Kiedy Motor Lublin gra mecz w Ekstraklasie, wiemy, że nie ma szans na to, aby ten mecz był słaby. I podobnie było i w tym przypadku Motor. Szybko napoczął rywala, tak naprawdę jedna z pierwszych akcji już Samuel Mrazno, to była chyba, tak można powiedzieć troszkę, żeby to teraz łagodnie, dobrze ująć, taka trochę najbardziej niechlujnie skończona sytuacja sam na sam. Tak naprawdę Mraz prawie się wywrócił o własne nogi, wyprzedzając Franciszka Placha, kiedy go właśnie wymijał, a tak się też wygonił do boku, że ledwo co w ogóle do tej bramki trafił. Ale trzeba też docenić, że Mraz znowu strzela. No i co by nie mówić, Piast troszkę wziął się do lepszej gry, wyglądało to lepiej. Też akurat myślę, że powinni wyrównać i wyrównali, ale z takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę nie było to aż tak oczywiste, gdzie wydawało się, że przez po akcji, że Miłosz Szczepański leży, bo po prostu się przewrócił,
ale on też należąco strzelił tego gola. Bardzo fajny występ Szczepańskiego, który w mojej 11 kolejki, którą już pewnie właśnie widzieliście, no nie zmieścił się, no nie udało po prostu się, nie udało mu się przebić konkurencji, mimo tego, że strzelił gola, zaliczył asystę. No ogólnie Piast w tym meczu myślę, czy wyglądał troszkę lepiej, ale za każdym razem jak troszkę lepiej wyglądał, to już właściwie chwilę później motor objął prowadzenie ponownie. I tak było też w sytuacji po bramce na 1-1, 2 minuty później kolejny gol Mraza po asyście Ceglarza do wyłożenia do pustej bramki. No i Słowak miał już dublet, podobnie jak w spotkaniu z Lechem Poznań nie tak dawno przy Bułgarskiej, gdzie tam też popisał się dwoma trafieniami. No i tak jeszcze mówiąc o tym spotkaniu, na pewno trzeba wyróżnić no właśnie fakt, że Piast cały czas, mimo tego, że ten mecz się nie układał, cały czas dążył do tego, aby to spotkanie wygrać. Wejście Fabiana Piaseckiego też było kluczowe, bo wiemy, że Fabian Piasecki nie jest piłkarzem niebywale skutecznym, nie jest napastnikiem, goleadorem. Miał jedno dobre półrocze, tak naprawdę jedną dobrą rundę w Stali Mielec w sezonie 20-21, jeżeli się teraz nie mylę. No a poza tym to był taki zawodnik, no wiadomo, taki troszkę przeciętny, taki z lepszymi momentami, jak na przykład w Rakowie ten świetny gol z Radomiakiem. Na pewno takich momentów miał jeszcze kilka, które można sobie i przypominać, ale nigdy nie był zawodnik, który no właśnie poza tym pobytem w Stali Mielec, który co mecz strzelił gola, dwa, był ważną postacią w zespole. No tak to też nie wyglądało. A tutaj Piasecki wydatnie pomógł swojemu zespołowi, wydatnie pomógł strzelając bramkę, wydatnie pomógł kreując dużo sytuacji i też trzeba to docenić. No mimo tego, że oczywiście Piast tego meczu nie wygrał, bo jak Szczepański rzucił na głowę Fabiana Piaseckiego, to już dosłownie chwilę później gola na 3-2 strzelił Mraz. No więc taki oto paradoks. No Samuel Mraz, który jak pamiętamy w Zagłębiu Lubin był po prostu zawodnikiem takim troszkę memicznym, z którego wszyscy się śmiali, którego wszyscy uważali za takiego po prostu no troszkę nieudolnego piłkarza. Nagle wchodzi do motoru Lublin, jest 15 kolejka, a on ma już 7 bramek na swoim koncie, mając tak naprawdę 3 bramki straty do lidera klasyfikacji strzelców. Więc co by nie mówić, Mraza trzeba docenić, trzeba uważać, że też ten jego poziom wzrósł. No i co by nie mówić, motor wygrywa, motor jest w pierwszej części tabeli, czego raczej nikt się przed sezonem nie spodziewał. No ale tak po prostu jest, Piast przegrywa z motorem Lublin 3-2 na początku tej 15 serii spotkań i tak naprawdę kolejny świetny mecz, w którym bierze udział motor Lublin, stał się faktem. Następnym spotkaniem, które podsumuję, które tak szybko też streszczę i popowiem troszkę więcej, będzie mecz Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin. No, to był od początku taki mecz, gdzie, no co by nie mówić, na swoje warunki rzucił Widzew, bo już w pierwszych minutach po prostu wydawało się, że ta bramka prędzej czy później padnie i padła dosyć szybko, bo bodajże w 7 minucie już Samuel Kozłowski świetnie dośrodkował, Jakub Sypek między nogami Dominika Chładuna w piłkę do siatki wpakował, notabene do siatki swojego byłego klubu, bo Jakub Sypek jest wychowankiem Zagłębia Lubin. Było 1-0 i od tamtego momentu troszkę się w Widzewie posypało. Że niekoniecznie się posypało, bo to myślę, że to troszkę złe określenie mogłoby być względem zespołu Daniela Myśliwca, ale nie wyglądało to też aż tak dobrze, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało na początkowych fragmentach spotkania. Wyglądało to troszkę gorzej, bo Zagłębie przejęło schedę, Zagłębie zaczęło atakować, Zagłębie wyglądało po prostu od Widzewa lepiej, Zagłębie było blisko strzelenia gola, ale za każdym razem brakowało tej finalizacji, jak już byli w polu karnym i nie można powiedzieć, że byli w tym meczu od Widzewa gorsi. Po prostu po pierwsze nie mieli szczęścia, po drugie świetnie uzupełniał się i rozumiał duet Sypek-Kozłowski. No bo nawet tak w drugiej połowie Zagłębie już dominowało, Zagłębie już dosłownie było o krok od strzelenia gola i też dobrze prezentował się przede wszystkim Rafał Kikiewicz, o czym muszę też powiedzieć, bo dużo było występów w tej kolejce bramkarzy świetnych. No i Kacper Trelowski z Jagiellonią i
właśnie Rafał Gikiewicz z Zagłębia, no jeszcze do tego Maciej Kikolski z Pokonią, a także Bogdan Sardawski z Koroną Kielce. No dużo było tych występów bramkarzy bardzo dobrych. Pod względem indywidualnym ta kolejka była po prostu wyjątkowa, no bo i były dublety właśnie Sypka, były dublety Maka z Krakowią, hat-trick Mraza, dublet też Souzy z Legią. No po prostu było tego naprawdę sporo, dużo się działo w tej kolejce, ale wracając jeszcze na chwilę do serca Łodzi, do wydarzeń z soboty, no po prostu Zagłębie było zespołem lepszym, no żeby tak powiedzieć. No ten wynik jest troszkę niezasłużony, tak, to na pewno na plus ogólnie z tego spotkania występ Jakuba Sypka, no strzela się 2 gole, no to już trzeba tutaj powiedzieć, że w końcu jest to coś, czego nie było, no jakkolwiek to zabrzmi, troszkę jak masło maślane, bo Sypek nie miał tych liczb. Były do niego to pretensje ze strony kibiców Widzewa. Raczej cały czas panował takie przekonanie, że skrzydłowy musi mieć liczby, no i taka jest też prawda. Sypek w ostatnim czasie z meczu z Lechią Zielona Góra w pucharze z golem, tutaj dwie bramki, też wizualnie wygląda lepiej, częściej wygrywa pojedynki, jest po prostu wartością dodaną do zespołu, a nie kulą u nogi, jak to miało miejsce nie tak dawno temu, jeszcze kilka spotkań wstecz. Tak samo Kamil Cybulski, który dalej liczb nie ma, ale prędzej czy później z taką grą też te liczby w końcu będą u niego wyglądały lepiej. Na pewno na minus dla mnie osobiście, nie muszę tego odbierać jako fakt, tylko to jest bardziej jako opinia. Wacław Sejk, no dla mnie to jest najgorszy napastnik w Ekstraklasie i możecie się z tym zgodzić bądź nie, pewnie kilku innych byście wymienili, no na przykład Jean-Pierre Nsamé albo Miguel Alfarella, notabene wszyscy z Legii, ale pewnie można byłoby jeszcze i tak wymieniać i wymieniać, ale dla mnie Sejk no jest w ogóle, myślę, że nieproduktywny. Może to nie jest tak, że Zagłębie ma lepszych piłkarzy, bo są doświadczeni zawodnicy od niego strasznie, bym powiedział, no po prostu mniej bogaci od doświadczenia, tak? Jednak jak się ma kapitana prezentacji 3 do lat 21. Oczywiście CV tutaj nic nie znaczy, tak? Liczy się forma obecna, ale czy w lepszej formie jest teraz Daniel Mikołajewski czy Patryk Kusztal? Może ten drugi troszkę tak, ale dalej mi się nie wydaje, że są piłkarze gotowi pod granie w Ekstraklasie wszystkiego po 90 minut. No, widać tutaj, że brakuje nawet tego bez formy Dawida Korwinowskiego trenerowi Włodarskiemu, bo Wacław Sejk tak naprawdę jest bezproduktywny. Nie daje goli, jak ma sytuację, to je po prostu marnuje notorycznie. Od napastnika się oczekuje po prostu strzelania goli, tak jak też w poprzednim meczu Samuel Mraz strzelił 3 bramki, ale no nic poza tym takiego wybitnego nie zrobił. No, czego tu więcej oczekiwać od niego? No co by nie mówić, Sejk jest na razie wielkim zawodem i też pewnie z powodu Sejka też troszkę w Zagłębie przegrywa spotkanie z Widzewem 2 do 0. Czwarte spotkanie, które podsumuję, które omówię, będzie spotkanie Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom. Mecz rozgrywany o 20:30 w piątek. Mecz, którym Pogoń no jakby przerwała z tą swoją wybitną serię u siebie w lidze. 7 meczów, 7 wygranych. No teraz już 8 meczów, 7 wygranych, bo przyjechał Radomiak, gola strzelił Paulo Henrique i tak naprawdę mecz już można powiedzieć zakończył. Nie było to może spotkanie najgorsze, bo Pogoń tak naprawdę z gry nie powinna tego meczu przegrać, ale świetnie w bramce Radomiaka spisywał się Maciej Kikolski. Bramkarz wypożyczony z Legii obronił co najmniej 3 takie konkretne strzały, w szczególności Kamila Grosickiego, które no powinny znaleźć się w bramce, albo powinny nawet bardziej mu zagrozić niż rzeczywiście tak się stało. Kikolski miał już w tym sezonie kilka lepszych spotkań. Tak naprawdę jeden błąd w tym meczu popełnił, ale on się nie skończył niczym więcej niż słupkiem Eftimiusa Kulurisa w pierwszej połowie. No więc tak naprawdę jego występ był praktycznie idealny. No z tych, tak jak powiedziałem przy okazji poprzedniego meczu, z tych 4 najlepszych występów bramkarzy w tej kolejce, to był chyba najlepszy. Tak naprawdę Kikolski swoimi interwencjami wybronił Radomiakowi zwycięstwa. Kto wie, nawet mogło nie być remisu, gdyby Kikolski nie był tak dobrze dysponowany, gdyby bramkarz wypożyczony z Legii Warszawa no po prostu miał gorszy dzień. Miał już dobre mecze w tym sezonie, nie miał aż takiego dobrego jak w meczu z Pogonią. Też warto odnotowania występ z Jeł Atary. Kolejny bardzo dobry występ zawodnika
ściągniętego latem do zespołu z Radomia, prawy obrońca, lewy obrońca, też prawo skrzydłowy, bo na takich pozycjach Łatara w zespole Radomiaka grał, wszędzie wypadał dobrze, wszędzie dawał zespołowi bardzo dużo. I tak naprawdę, czy odczuwalny jest w tej chwili brak w Radomiu Dawida Abramowicza, który był niewyjmowalny ze składu przez naprawdę, tak naprawdę cały okres, przez te 3 lata, kiedy Radomiak grał w Ekstraklasie, no mi się wydaje, że no nie widać, że piłkarzy właśnie jest obecnie w Puszczy Niepołomice. Nie wiem, że nie ma go już w Radomiu, to jest raczej niezauważalne, patrząc na to, jak wygląda właśnie obecnie Zje Ouattara, a także Paulo Henrique, który w tym spotkaniu notabene wpisał się na listę strzelców jako jedyny. No Pogoń, co tu więcej powiedzieć o Pogoni? No Pogoń tak naprawdę od kilku spotkań gra słabo. To, że oni nie przegrali spotkań z Piastem i z Puszczą Niepołomice u siebie, no to jest raczej kwestia szczęścia i ułożenia się spotkania, a nie tego, że oni byli tak piorunująco skuteczni jak na początku sezonu, czy to w meczu z Koroną Kielce, czy nawet można powiedzieć, że w meczu z Legią Warszawa, gdzie byli od rywala znacznie lepsi, no ale tam strzeli tylko jedną bramkę. No tak, liczy się to, co w sieci i to, ile punktów jest, a nie ile bramek się strzela, tak? Więc no dłuższego czasu zapowiadało się, że Pogoń w końcu przegrał siebie i to się w końcu stało. Forma Kamila Grosickiego też jest, no po prostu, no nie boję się tego powiedzieć, jest tragiczna. No niby nie powinienem wiele oczekiwać od piłkarza, czy jest to bodaj 8-letniego, przepraszam, jeżeli teraz się pomyliłem, ale Kamil Grosicki, no już nie jest tym samym Kamilem Grosickim co rok temu, co 2 lata temu i tak naprawdę Pogoń już nie może polegać tylko i wyłącznie na jego indywidualnych, dobrych meczach, na jego świetnej dyspozycji, bo to już nie jest zawodnik w takiej formie. I to też myślę tym meczem ewidentnie potwierdził, że no co by nie mówić, no już nie jest to ta forma, nie jest to ta dyspozycja, już nie będzie on na tyle Pogoni w stanie pomóc i muszą też wziąć się w garść inni zawodnicy. Jak widzimy, z tym też jest troszkę problem. No i takim też sposobem Pogoń przegrywa pierwszy mecz u siebie w tym sezonie z Radomiakiem 1-0. No i teraz przejdziemy sobie do 3 ostatnich spotkań, które no nie były, co by nie mówić, jakoś mega, mega ciekawe w porównaniu oczywiście do tych meczów poprzednich, bo tak ogólnie gdybyśmy porównali sobie najgorsze mecze z poprzedniej kolejki, czyli mecz Rakowa ze Stalą i GKS-u z Koroną do tych 3 teraz, tak naprawdę myślę, że właśnie te wszystkie 3 mecze były lepsze od tych, to znacznie od tych z poprzedniej kolejki, to no raczej myślę nie jest żadna kontrowersja. Zaczniemy od tego, którym no zespół, który przegrał po raz kolejny. Śląsk Wrocław, który no właśnie oprócz tak naprawdę serii 3 spotkań, Stal Mielec u siebie, Raków u siebie i wyjazd do Radomiaka na Puchar Polski, tak naprawdę no w tych 3 spotkaniach to był Śląsk, którego mogliśmy utożsamiać z tym Śląskiem z poprzedniego sezonu, który był tak skuteczny, który był tak świetny w obronie, bo mecz w wykonaniu Petkowa, czy przeciwko właśnie Rakowowi, czy Paluszka przeciwko Radomiakowi, nawet abstrahując od tych 2 bramek, które wówczas strzelił zespołowi z Radomia, to powiedziałbym, że to, co zobaczyłem wtedy w wykonaniu Śląska, to było coś na miarę tego, co oglądaliśmy właśnie w poprzednim sezonie wicemistrzowskim tego zespołu. Teraz już kompletnie nic po tym nie zostało. Nawet te pojedyncze dobre występy właśnie piłkarzy Śląska w ostatnim czasie, no od razu zostały przyćmione tym spotkaniem derbowym z Zagłębiem, przegranym aż 3-0 w Lubinie. Teraz przegrali z Górnikiem 1-0, gdzie tak naprawdę Górnik, no będąc skuteczniejszy, powinien wygrać znacznie, znacznie wyżej. No, Aleksander Buksa z najtrudniejszej swojej sytuacji strzelił gola, a z tych 2 łatwiejszych trafił prosto bramkarza. Więc myślę, że o to może mieć trener Urban pretensje, tak samo o to, że Luka Zachowicz nie strzelił też w dosyć łatwej sytuacji, że ogólnie można mieć pretensje do Górnika, że on Śląska nie rozbił wyżej, że tu się nie skończyło znacznie gorszym wynikiem, znacznie wyższym wynikiem niż rzeczywiście on ma miejsce. No i co dalej ze Śląskiem? No ja planuję w najbliższym czasie nagrać jakiś dłuższy film na ten temat, ale no w tej chwili nie wygląda to kolorowo. 9 punktów po 14 kolejkach, bo przypominamy, że w grudniu, 14 grudnia, jeszcze zaległości odebrane bodajże z 4. kolejki przeciwko Radomiakowi Radom, kiedy Śląsk przełożył to spotkanie,
ze względu na mecze pucharowe, no to no ze Śląskiem nie jest najlepiej i coś czuję, nawet nie tyle coś czuję, a czuję po prostu już stąd ten zapach, czy też właściwie no nie, znaczy, no nie najprzyjemniejszy zapach smaku, zapach spadku, jaki krąży nad Tarczyńskim Areną we Wrocławiu i właściwie nie tyle co nad Tarczyńskim Areną, a także nad Oporowską i ogólnie nad całym Wrocławiem, bo kwestią czasu już od kilku lat było, jak Śląsk Wrocław spadnie z Ekstraklasy. Udawało się dosłownie na ostatnią chwilę, właściwie ostatnią deską ratunku tak naprawdę, czyli 15 miejsce, niewielka przewaga, czy to w sezonie 21-22, czy to w sezonie 22-23. Oba te sezony Śląsk skończył ostatni, nie licząc właśnie strefy spadkowej. Teraz już raczej może skończyć ostatni, ale już licząc i te zespoły, które spadną, bo to będzie pierwszy zespół, który z ligą się pożegna. Oczywiście terminarz w tym najbliższym czasie nie jest chyba jeszcze aż taki ciężki, no bo tak naprawdę Lechia Gdańsk, Puszcza Niepołomice, no to nie musi być, to może się skończyć równie dobrze 6 punktami. Nie musi, ale zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało dalej ze Śląskiem Wrocław. Ja raczej nie przewiduję tego, aby zespół z Wrocławia się utrzymał, chociaż wiadomo, nie takie sytuacje się jeszcze w polskiej piłce zdarzały. Szóstym spotkaniem w kolejce, które teraz sobie omówimy, no może niekoniecznie szóstym rozgrywanym w sensie kolejności chronologicznej tych spotkań, bo jakbym miał to tak uszeregować, to myślę, żebyśmy zaczęli od tego meczu, a tu raczej długo nie będę mówił, no bo mecz Korony z Lechią, mecz jednego zespołu, Korona powinna to wygrać, Korona powinna strzelić tutaj gola, nawet dwa, Pałowiasta miał tyle sytuacji, nawet w jednej akcji, że powinien spokojnie wykończyć Lechię, no na jego drodze stanął i Jewgeni Szykałka, który zablokował strzał swojego kolegi zespołu, a także Bogdan Sarnawski, który w ostatnim czasie wskoczył do bramki Lechii i nie prezentuje się może jakoś najgorzej, czego raczej się po nim spodziewać nie można było po tym, jak Szymon Wejbrach doznał delikatnej kontuzji, był niedostępny na jedno ze spotkań, wszedł właśnie Sarnawski bodajże na mecz z Krakowią, to w ostatniej kolejce się wydarzyło. No i co by tu nie mówić, ja po Ukraińcu dużych oczekiwań nie miałem, a tu on wszedł i no i mówię, no zagrał po prostu świetnie, kapitalnie, to co pokazywał w meczu z Koroną miało, w wielu kolejkach byłoby, gwarantowałoby nominację do trenerskiej kolejki, no w tej nie daje, bo tak jak powiedziałem, były spokojnie z 3, a na pewno z 2 lepsze występy, takie jak Kikorskiego z Pogonią, czy Trelockiego z Jagiellonią, ale to tak nie powoduje tego, że my będziemy Sarnawskiemu tutaj, przede wszystkim ja, bo tylko dzisiaj ja tu jestem, że będę mu ujmował, no bo ja się nie spodziewałem takiego dobrego meczu w jego wykonaniu. On troszkę zamknął mi usta tym meczem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszych spotkaniach, bo ta rywalizacja między Wejbrauchem a Sarnawskim troszkę nabiera takich rumieńców i robi się coraz ciekawsza. A patrząc na to, jakie pole manewru ma Lechia Gdańsk na innych pozycjach, to jest chyba najciekawsza tak naprawdę pozycja, gdzie można powiedzieć, rzeczywiście ktoś w tej Lechii rywalizuje. Jest jakaś rywalizacja, nie wiadomo, kto będzie grał w jednym meczu, w drugim. Jedynym plusem Wejbrałcha tutaj działającym na korzyść nawet tej dobrej formy Sarnawskiego jest to, że Wejbrałch jest młodzieżowcem. I nawet jakby dwóch bramkarzy było w lepszej formie, to czasami może tu być decyzja taka, że gra młodzieżowiec, no bo akurat w polu z Lechia z młodzieżowcami ma problem. W ostatnim podcaście mówiliśmy o Kasprze Sezonience i tu się raczej dużo nie zmieniło względem tego, co mówił Adam. No ale też jest Tomasz Neugebauer, który sobie radzi całkiem, nie najlepiej, no nie ma co tu się oszukiwać, też są, myślę, że Tomasz Wójtowicz właśnie, on też nie zagrał najlepszego spotkania i mimo tego, że jest raczej pewniakiem w obliczu kontuzji Kamil Omeny do grania w pierwszym składzie, to myślę, że może nawet istnieje taka szansa, że to Luis Diaby go wyjdzie w następnym meczu w pierwszym składzie, to jest tylko moja osobista opinia, nie musi tak się wydarzyć, więc zobaczymy. Korona powinna to spotkanie wygrać, Korona gra w ostatnim czasie bardzo dobrze, Korona wygląda no tak no, jak do czego nas przyzwyczaiła za Kamila Kuzery, wczesnego Kamila Kuzery, że gra ofensywnie, że gra proaktywnie, jak to mogę tak oczywiście powiedzieć, myślę, że nikt na to nie obrazi, ale grę Korony ogląda się coraz przyjemniej, Jacek Zieliński ten zespół odmienił, no i to też myślę, że kwestia czasu, aż Korona będzie grała, może punktowała lepiej. No okej, okay. Ostatni mecz z GKS-em był słaby. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Ten mecz z Lechią znacznie lepszy,
A tam w meczu z GKS-em punktów nie było, a tutaj są. Też taki paradoks ekstraklasowy, logika ekstraklasy ma się dobrze. Też pokazuje nam to w końcu, bo długo tej logiki ekstraklasy widzieć nie mogliśmy w tej lidze, więc no co, no Korona bezbramkowo emisuje z Lechią i najgorsze spotkanie kolejki już podsumowane, jak mogę to tak powiedzieć. I ostatni mecz, jaki został do podsumowania, to spotkanie Stali Mielec z Puszczą Niepołomice. Bardzo ważny mecz, rozgrywany tego samego dnia co hit Ekstraklasy, czyli mecze Jagiellonii z Rakowem i Legii z Lechem, czyli też można podrzucić troszkę do góry, że to był też mecz rangi hitowej i mecz, na który wszyscy czekali. No, godzina w niedzielę 12:15 to raczej godzina takiego meczu bardzo dobrego. I może nie był jakiś mecz mega, mega dobry, ale był to mecz jednostronny, był to mecz, którym jedna ze stron, właśnie jeden zespół pokazał swoją siłę i dominację nad rywalem, czyli to była Stal Mielec, która no tak naprawdę, gdyby nie to, że Kamil Koma zagrał swój najlepszy mecz w sezonie, no to wygrałaby to znacznie wyżej w pierwszej połowie. Sytuacje Dadoka, Gielamiera, Wolszczyńskiego spokojnie myślę, że były do skończenia. I ten napór cały czas był mocny, Puszcza praktycznie w tym meczu nie istniała, Puszcza w tym meczu nie dała rady zrobić no po prostu czegokolwiek pozytywnego, tak? No, był, nie wiem jak to po prostu uzasadnić, dlaczego tak się stało, bo po ostatnim meczu z Lechem Puszcza, no, w którym wyglądała świetnie, wydawało się, że wychodzi troszkę na prostą i że wraca ta Puszcza, która po poprzednim sezonie nas oczarowała. No w szczególności też zwracając uwagę na to, że mogliśmy oszukiwać się tutaj pewnych analogii względem tego zeszłego sezonu, kiedy to Puszcza właśnie dopiero w końcówce rundy odpaliła, wygrała chyba nawet 3 mecze z rzędu, po czym zemisowała z Jagiellonią Białystok, przegrywając bodajże nawet 3-0 w tamtym spotkaniu. Udało się z późniejszym mistrzem Polski na stadionie Krakowi zremisować, po czym jeszcze były szanse na to, aby to spotkanie wygrać. Więc myśleliśmy, że to może być taki punkt zwrotny, to spotkanie z Lechem, a tak naprawdę to była chyba tylko jedna wygrana, która no po prostu będzie takim, była takim przerywnikiem między tą po prostu fatalną serią Puszczy, która przed spotkaniem z Kolejorzem wygrała tylko jedno spotkanie z, właśnie z Lechią Gdańsk w sierpniu, 4-1. No Puszcza ma problemy, Puszcza prawdopodobnie spadnie, natomiast Stal troszkę oddala się od strefy spadkowej, 15 punktów, 4 punkty przewagi nad Lechią i nad Puszczą, które są właśnie 17 i 16, na 17 i 16 miejscu w naszej pięknej ekstraklasie. No i być może ten mecz był takim trochę odkupieniem Ilii Szkurina. W końcu Białorusin strzelił gola, nawet dwa, i chyba udokumentował już nam, że mimo tego, że w pewnym momencie Łukasz Wolszczyński wyglądał od niego lepiej, to, że cały czas on się w tej grze liczy, cały czas on Stali może pomóc, mimo tego, że był w dołku, to też jak spojrzymy sobie na poprzedni sezon, kiedy Szkurin strzelił bramek bodajże 16, to też właściwie w kolejce numer 15, po kolejce numer 15, teraz ma goli 4, wtedy miał 5 i wtedy w tej kolejce numer 16 strzelił hat-tricka Pogoni Szczecin. Więc kto wie, może teraz Szkubin ponownie się odpali i ponownie będzie strzelał jak na zawołanie. Stali bardzo by się przydał napastnik, więc raczej byłoby to rozwiązanie optymalne, no bo jak wiemy, Łukasz Wolszczyński no nie jest piłkarzem, który będzie gwarantował tyle bramek, ile gwarantował w poprzednim sezonie Szkubin, a Rawe Asa, jak, no, jak wiemy, no, nie strzela praktycznie w ogóle. Więc taki powrót Szkubina jest dla Stali na pewno czymś bardzo wartościowym i zobaczymy, to może być taki moment przełomowy też dla Stali, że może to nie będzie zespół z poprzedniego sezonu, który walczy o środek tabeli i gdzieś może nawet powalczy o jakieś czołowe lokaty typu 6., 7. miejsce, to myślę, że taki zespół to nie będzie, ale na pewno jest to spokojny zespół na to, aby się w lidze utrzymać, no i udowodnił to w meczu z Puszczą, który wygrał 2-0. I to było na tyle, to było wszystko, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, mam nadzieję, że jakoś źle nie było pierwszy i mam nadzieję ostatni raz takim szybkim skrócie troszkę i samodzielnie nagrywam to podsumowanie kolejki dla Was, to był ten troszkę podcast, troszkę nie, bo tak naprawdę jest troszkę inny niż zwykle, chociaż czy był gorszy, możecie ocenić w komentarzu, mi się wydaje, że nie było jakoś naprawdę źle. Dziękuję, zapraszam do subskrybowania, bo niewiele nam już brakuje tego, żeby tutaj
było 600 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie macie, możecie zostawić. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jak wiemy, niestety przerwa na kadrę, więc no, będzie pewien problem z oglądaniem dobrej piłki, ale za 2 tygodnie Ekstraklasa wraca i mam nadzieję, że i ze zdwojoną siłą, no bo 15. kolejka była całkiem niezła, to w takim razie 16. może być i 2 razy bardziej lepsza. Czemu nie? Do zobaczenia, trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.